Dzisiaj moim gościem jest szczególna osoba, pan Leszek Strzałkowski, z którym trochę mi zajęło, żeby się umówić, spotkać i porozmawiać, ale na dobre rzeczy w życiu trzeba zaczekać. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pan ze mną jest. Bardzo się cieszę, że ja jestem z panem. I chciałabym się dowiedzieć, jak w ogóle to się stało, że konie znalazły się w pana życiu. Proszę pani, interesowały mnie konie zawsze. A to, że zacząłem pracować w sadninach państwowych, trochę przez przypadek może. W okresie studiów w latach 50. można było w Warszawie zasadniczo pojeździć tylko konną naftą, wyścigową. Mój przyjaciel nieżyjący, pan Zeman Lipowicz, znana postać też, umożliwił mi jazdę na koniach wyścigowych rany na robocie. Poszła pani w Warszawie i w tym czasie szefem działu selekcji był pan Orłoś. To był okres, proszę pani, kiedy jeszcze obowiązywał tak zwany nakaz pracy po studiach i zaproponował. Nas było trzech, Lipowicz, pan Fabiani i ja, pracę na torze w ramach tego nakazu. I tak się zaczęło. W selekcji? Dobrze pamiętam. W dziale selekcji, tak. Z tym, że myśmy pracowali w dziale selekcji, ale jednocześnie co dnia jeździliśmy na różnych stajniach. No właśnie, jeździł pan konno i od tego też się zaczęło. I zaczęło się, proszę pani, pracowałem w Warszawie przez 3 lata. Potem przez 2 lata w Warszawie na torze wyścigowym. Po powrocie w tym czasie, to chyba to był rok 59. Na jakiś czas wyścigi we Wrocławiu zostały wstrzymane. I wróciłem do Warszawy. No ale stwierdziłem, nie wiem, że praca na torze no nie bardzo mnie interesuje. Wtedy za świętej pamięci pan Kwarczyński, szef stadniny koni w Pruchnej, zaproponował mi pracę, przejście do stadniny. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Zaczęła, znaczy, moja praca hodowlana w stadninach. Zaraz do niej przejdziemy, ale ja się chcę na chwilę zatrzymać wtedy, kiedy Paul był jeźdźcem. Tak. Bo jeździł pan też. Jeździłem przez 8 lat w wyścigach przeszkodowych. Właśnie. I też sportowo pan jeździł. Tak, jako amator. No właśnie, więc proszę powiedzieć z tego momentu, z tych czasów, co pan pamięta najbardziej? Co było najlepsze w tym? Proszę pani, przyjemność jazdy konnej wtedy, proszę pani, największej sprawiało to dużo jeździć. Ten kontakt z końmi. Kontakt z końmi cały czas. Dobrze, i trafił pan do stadniny. Proszę pani, do stadniny koni w Pruchnej. Potem zostałem przeniesiony służbowo do Udorza i następnie znowu do Stubna. Potem znowu z powrotem do Pruchnej i po Pruchnie przebyłem przez 2 lata w Balewicach, pracowałem i wróciłem w roku 82. do Stubna i tak tam się zaczęło. Najpierw były tam konie półkrzy, a w latach 1986 decyzją Wydziału Hodowli Koni w Warszawie została prowadzona tam hodowla koni pełnej krwi. Ale miał pan też w tym swój duży udział. Duży udział, żeby te konie pełnej krwi tam się znalazły. Pan miał niewielki, ale... Ale jednak. No, może, ale...
A pamięta pan, jak zaczynała się ta hodowla koni pełnej krwi? Tak. Jaki pan miał pomysł na to? Bo wtedy już mieliśmy stadninę w Strzegomiu, stadnina Moszna, to miały sporo dobrych koni. Tak. A Stubno wtedy zaczynało hodowlę. Stubno zaczynało od koni, które, od klaczy, które zostały z innych stadnin przekazane do Stubna. To było w sumie, proszę pani, to było ponad 50 klaczy różnych, z różnych stadnin. I w jaki sposób pan dobierał później do tego, bo te klacze tak naprawdę zbudowały też późniejsze sukcesy. Były wszystkie klacze z bardzo dobrym rodowodem, z mierną karnego, karierą wyścigową. Mhm. Przy ogiery były przydzielane przez Wydział Hodowli Koni. No i tak jakby szczęśliwie wyszło. Ja podejrzewam, że duży wpływ na wyniki to miały warunki, w jakich konie były tam odchowywane. Czyli jakie warunki? Dużo dobrych pasmisk. Czyli dobre warunki dla nich, dla tej psychiki też. Dla pełnej krwi, dla koni pełnej krwi. Mhm. A kiedy odnotował pan pierwszy sukces hodowlany? Pierwsze źrebięta pełnej krwi urodziły się w roku 1988, a pierwsze wygrane, no to były już konie dwuletnie, to znaczy były w roku 90-91. I z końmi pana hodowli takie największe sukcesy to na pewno 4 razy wygrana w derby. 4 razy wygrane w derby, raz w Pradze Czeskiej, 3 razy w Warszawie. No to był bardzo duży sukces, biorąc pod uwagę, że to była stosunkowo młoda hodowla. Tak jak jedna z najmłodszych. Właśnie, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, konie w Strzegomiu, w Możnej, Widzowie, w innych stadninach dosyć mocne, więc dla pana to była ogromna radość. Z doskonałymi rodowodami, ze słabszą karierą wyścigową. Mhm. A które z tych zwycięstw w derby pamięta pan najbardziej? To pierwsze? No chyba pierwszy wtedy, jak Durand wygrał. Bo taki to wielka niespodzianka, bo po następne już jakby biegały, to jest, proszę pani, Limak i Mustafa, no to już się spodziewaliśmy, że mogą być bardzo blisko, a nawet wygrać. No i siwy Mustafa to został w pamięci. No tak, to było ostatnie derby wygrane w 1997 roku. Miał pan też oksistki? Tak, 2, proszę pani, półsiostry od jednej klaczy, to była Daksy i Dagara. I nie udało się Wielkiej Warszawskiej. Warszawskiej nie udało się i Sennheiser nie udało się wygrać. Ale i tak sukcesy są znamienite. O. Z pana doświadczenia, ile lat pan był hodowcą w Stubnie? Od 82. Kawał czasu. Tak. No w tej chwili to już jest 40 lat. I z pana takiego długiego i bogatego doświadczenia, co według pana jest najważniejsze w hodowli koni pełnej krwi? No wszystko się składa. Doświadczenie, warunki. Intuicja? To jest dużo. Miał pan taką intuicję? No tak. A miał pan swojego ulubionego konia? Nie, proszę pani, zasadniczo nie. Najbardziej sobie natomiast ceniłem konie, może ze słabszymi wynikami, ale potomstwo klaczy już wychowanych, urodzonych w Stubnie. Mm-hmm. Tak jak Delano, Deklinacja, proszę pani, Daxian, bo to było potomstwo klaczy, które już tam się urodziły i były po karierze wyścigowej. Lubił pan też to przebywanie z końmi, bycie w hodowli, odwiedzanie, no, przeglądy? Należało to do obowiązku służbowych. A proszę mi powiedzieć, czy gdyby miał pan dać jakąś radę tym hodowcom, którzy teraz hodują, którzy nie przeszli tej drogi co pan, jaka by to była rada? Wszystko lubić to. No właśnie. Lubić to, co się robi. A trzeba się zaangażować. Mhm. Całym sobą. Tak. Można powiedzieć o panu, że konie to były pana życie? Były związane, no, z moją pracą zawodową.
Do dzisiejszego dnia ogląda pan wyścigi, obserwuje? Tak, w miarę możliwości. Byłem w Warszawie, sami we Wrocławiu. A która z gonitw jest pana ulubioną? Jest taka jedna? Nie. Panie Leszku, to jest ogromna przyjemność. Bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać i porozmawiać. I ja panu życzę tego, żeby cały czas pan z nami był i te wyścigi obserwował i dzielił się swoim doświadczeniem, bo ono jest bezcenne. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.